Szukając informacji o największych przywódcach w historii, trafisz na tego, kto zabił najwięcej ludzi, kto wspiął się do władzy dokonując jakiegoś przewrotu, kto wybudował dla siebie największą świątynię wykorzystując niewolniczą siłę roboczą. Nie znajdziesz raczej niczego, co warto naśladować. Jak zanurzysz się we współczesny świat, to dowiesz się, kto sfałszował sprawozdania finansowe, zostawiając klientów i pracowników na lodzie, kto otrzymał ogromne premie za zwolnienie tysięcy ludzi itd. Gdzie zatem szukać, aby dowiedzieć się, co to znaczy być dobrym przywódcą? Nawet ci, co stworzyli największe czy najbardziej innowacyjne firmy, mają wielu wrogów, którzy niejednokrotnie wcześniej byli ich wspólnikami czy pracownikami. Dziwnym trafem wyszło, że po jakimś czasie dostrzegli wiele bardzo złych cech u swojego przywódcy. Oczywiście ci przywódcy mają też swoich fanów, niemal wyznawców, ale w większości są to ludzie, którzy nigdy u nich nie pracowali, nawet z nimi nie rozmawiali, a bardziej zafascynowani są produktem, czyli na przykład iPhone'em, niż samym liderem, czyli nieżyjącym już Steve'em Jobsem. Albo bardziej zafascynowani są wizją, na przykład kolonizacji Marsa, niż Elonem Muskiem jako człowiekiem, liderem czy przywódcą. Poza tym, drogi widzu, raczej nie masz w najbliższych planach stworzenia drugiego Google'a, Tesli czy Amazona, czy generalnie przedsiębiorstwa takiego formatu. Raczej chciałbyś wiedzieć, jaki powinieneś być jako lider, przywódca, taki bardziej lokalny, na przykład szef 5-osobowej firmy, czy jakiegoś teamu, grupy osób pracującej nad wspólnym projektem, przedsięwzięciem czy wolontariatem. Mam zatem dla Ciebie 5 lekcji, które wyciągnąłem z książki Wielka Piątka. Często problemem w firmie nie jest brak motywacji pracowników, ale to, że są niedoinformowani. Zły lider błędnie zakłada, że wszyscy pracownicy są tak zaznajomieni z tematem, jak on sam. Może on wtedy rzucać różne ogólne hasła, które dla pracowników będą mgliste, niejasne i tak pojemne, że mogą oznaczać dosłownie wszystko. Pracownik powinien wiedzieć, co konkretnie wymaga poprawy albo co konkretnie musi zrobić. Na pewno sam miałeś kiedyś sytuację w szkole czy w pracy, że nauczyciel czy szef czegoś chciał, ale nie wiadomo było, o co konkretnie facetowi chodzi. Warto postawić tutaj na mierzalne rzeczy odnośnie czasu, cen, kolorów, miar długości itd. Te rzeczy muszą być mierzalne i precyzyjne. Zatem pierwszy krok polega na wyraźnym wytłumaczeniu swoim ludziom, co należy osiągnąć i dlaczego. Tylko wtedy pracownicy będą dokonywać świadomych wyborów w trakcie codziennych wyzwań w pracy. Kolejna rzecz. Musisz wiedzieć, że inną ocenę sytuacji mają szeregowi pracownicy, a inną ich szef. Inne spojrzenie na budowę mają pracownicy faktycznie tam pracujący, fizycznie w pocie czoła, a inne spojrzenie ma sekretarka realizująca zamówienia materiałów budowlanych, czy szef, który siedzi w biurze i rozmawia z klientami. Inne spojrzenie na grę mają zawodnicy, a inne ich trenerzy. Najlepsi trenerzy na świecie, pomimo tego, że oglądają godziny nagrań z meczów w poszukiwaniu słabości swojej drużyny i przeciwnika, to angażują jeszcze swoich graczy na znalezienie najlepszego sposobu na wygraną. Perspektywa graczy czy pracowników, którzy znajdują się w środku akcji, może drastycznie różnić się od perspektywy trenera czy menedżera, który jest tylko blisko akcji. Jeśli nie uwzględnisz perspektywy ludzi będących w środku akcji, to ci poczują się, jakby nikt ich nie słuchał i zaczną tracić zainteresowanie. A więc krok drugi. Zaangażuj ludzi w rozwiązywanie problemu. Kogo najlepiej zatrudnić do zoo, czy też sklepu zoologicznego, czy schroniska dla zwierząt? No najlepiej osoby kochające zwierzęta. Wiemy to intuicyjnie. Celem jakiejkolwiek działalności związanej ze zwierzętami, oprócz oczywiście zarabiania pieniędzy, jest pomoc zwierzętom, aby było im dobrze, aby były szczęśliwe, żeby znajdowały dobrych opiekunów itd. Na pewno celem nie będzie zarabianie ogromnej kasy na krzywdzie zwierząt. Zatem cała sztuka polega na tym, aby pracownicy mieli taki sam cel. Zadaniem twoim, jako lidera, jest wyławianie z tłumu i zatrudnianie takich właśnie osób. Takie osoby będą cię rozumiały, będą wiedziały, o co ci chodzi, będą bardziej wydajne i skłonne związać się z tobą na dłużej. Ludzie są zafiksowani na punkcie różnych rzeczy. Tutaj podałem zwierzęta jako przykład, ale to odnosi się do wielu innych obiektów ludzkiego zainteresowania. Trzeci krok. Łącz osobiste cele pracowników z celami organizacji. Kolejny krok. Musisz wiedzieć, że nic tak nie blokuje postępu jak ktoś, kto jest na nieodpowiednim stanowisku lub kto jest wiecznie niezadowolony. Taka osoba działa demoralizująco na wszystkich innych wokół siebie, co bardzo obniża ich zaangażowanie i jest marnotrawstwem czasu. Jako odpowiedzialny przywódca musisz usunąć taką osobę z zespołu, bo inaczej ona zniszczy twoją organizację od środka. Nie bój się usuwać takich ludzi. To może wydawać ci się okrutne, ale naprawdę okrutne jest zmuszanie reszty ludzi do pracy razem z takim maruderem. Na miejsce zwolnionej osoby dobieraj kogoś, kogo cel jest zbieżny z celem twojej firmy, bo on będzie pomagał i wspierał wysiłki całej grupy. Czwarty krok. Jeśli ktoś się nie nadaje, to usuń go z zespołu. Ostatnia rzecz. Jak czułbyś się, gdyby kazano ci grać w coś, czego zasad nie znasz? To irytujące. Co chwilę robisz coś, co uznajesz za słuszne, ale dowiadujesz się, że to nielegalne lub niezgodne z zasadami. Ludzie tego nie znoszą, a taki scenariusz rozgrywa się w różnych miejscach pracy. Pracownik otrzymuje zadanie do wykonania, ale jednocześnie nie dostaje dokładnych parametrów czy reguł. Później przedstawia swoje postępy przełożonemu tylko po to, aby usłyszeć, że musi zmienić kierunek pracy z powodu czegoś, o czym nigdy go nie poinformowano. To wszystko kosztuje czas, wysiłek, produktywność, zasoby itd. Ostatni krok. Dokładnie wyjaśniaj ludziom zasady gry. To było 5 lekcji przywództwa, które wyciągnąłem dla Ciebie z książki Wielka Piątka. Drogi widzu, pamiętaj, że jeśli danej organizacji się nie powodzi, to odpowiedzialny za to jest jej lider. Nikt nie rodzi się z gotowym zestawem umiejętności. Jeśli chcesz być dobrym liderem, no musisz zainwestować w wiedzę, jak takim liderem się stać, jak się zachowywać i jakie wykształcić cechy. Link do książki znajduje się w opisie pod tym filmem.